Marszałku, Wysoka Izbo. Uzasadniając w 2005 roku wprowadzenie ulgi internetowej, mówiło się wtedy o szansie na rozwój społeczeństwa informacyjnego. I rzeczywiście z tej szansy skorzystało wiele osób. Ta ulga cieszyła się i cieszy dużym powodzeniem. Mimo tego na dzień dzisiejszy w Polsce jest jeszcze w tym temacie wiele do zrobienia i tak jak było mówione, Polska jest no niestety w ogonie Europy pod względem dostępności do internetu. Gdy niecały rok temu pan premier mówił o powołaniu do życia nowego ministerstwa cyfryzacji, też słyszeliśmy uzasadnienie, że to będzie szansa na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wobec powyższego chciałbym zapytać pana ministra, czy sprawa zabrania Polakom ponad 400 milionów jako ulgi internetowej była konsultowana z ministrem cyfryzacji? Jakie jest stanowisko ministerstwa w tym temacie? I czy w alternatywie jest jakieś zastępcza propozycja odnośnie wykorzystania tych pieniędzy, które w budżecie państwa no, zostaną zaoszczędzone na rozwój internetu w innych formach w Polsce? Dziękuję.